Proszę, nie zmuszaj mnie. Mówiłaś, że gadał coś o magii i... udomowionych zombiakach? Mówił coś o grupie ludzi, którzy się nie zarażają. Nawet po ugryzieniu. Ludzie w malignie plotą różne bzdury. Kiedy go przynieśli, trzymał tę mapę. O, ale to jest... Droga poza Haran. Crane, kończy nam się antyzyna. Musimy poszukać innych możliwości. Nie możemy dłużej czekać. Zbliżaj się! Idź sobie! Nic nie rozumiesz, matka! Lena, słyszysz mnie? Crane, Lera, ciągle przerywa. Słuchaj, ten twój jednooki, deliryczny pacjent mówił prawdę. Jest droga poza miasto. Może to, co mówił o ludziach, którzy się nie przemieniają, to również prawda. Możesz go zapytać, gdzie mam szukać? Zmarł dziś rano, Kyle. Zabiła go gorączka. Obawiam się, że musisz sobie radzić sam. Lena? Lena! Pieprzone góry.
To miejsce wygląda na zamieszkane. Mniej więcej. Czego tu? Chcę rozmawiać z kimś, kto tu rządzi. Jestem z Haranu. A, przemytnik. Robisz do tego świra? Hej, nie wiem nic o żadnym przemycie, koleś. Jestem tu, bo potrzebuję pomocy. Pytaj o Jazira, ale zapamiętaj jedno. Jeśli coś ukradniesz, łapska ci urąbię. Mam na ciebie oko, koleś. Hej, przepraszam. Ja tam nic nie wiem. Możesz mi tylko powiedzieć, gdzie znajdę kogoś, kto wie cokolwiek? Poszukaj Jazira. Będzie pewnie w stodole. Szukasz czegoś? Ty tu rządzisz? Potrzebuję pomocy. Gadaj z Jazirem. Więcej się z nim nie zobaczysz. Słyszysz? Zakazuję ci. Tato, proszę! Możemy o tym nie pogadać? Nie i nie! Koniec dyskusji! Tak? Dobrze. Ezgi? Czekaj! Ezgi! Nie chcę przeszkadzać. Szukam Jazira. Jazir to ja. Jeśli szukasz jedzenia, mamy tylko chleb. Nie, nie. Nie potrzebuję jedzenia. Słuchaj, jestem z Haranu. Przybyłem tutaj, bo słyszałem, że jesteście odporni na wirusa. Że nie przemieniacie się nawet po ugryzieniu. Tak? A kto ci to powiedział? Ktoś, kto już niestety nie żyje. Trzeba go było jeszcze wypytać. Ode mnie więcej nie usłyszysz. Kurwa mać, czemu nikt nie chce mi pomóc? Wirus szaleje, w całym mieście giną ludzie! A jednak żyjesz, przyjacielu. Weź trochę chleba i wracaj do Haranu. Nikt cię tu nie chce. Lena, tu Crane, słyszysz mnie? Cholera, co za pieprzone pustkowie. Hej! Ta, ty! Ono tu! O, podejdź bliżej, nie dziabnę cię. Bez obaw, nie jestem jak reszta tych świrów. No, was mówię, pomyleńcy. Czyli nie jesteś jednym z nich? To czemu nie chcą cię przepędzić? Bo mam na sprzedaż nie tylko chleb. Przy okazji mówią mi Khan. Kyle Crane. Hej, ty jesteś z Haranu, tak? Kojarzysz może gościa z problemem okulistycznym? Masz na myśli gościa bez oka? Tak, tego, swój gość, kurt. Jak się miewa? On nie żyje. Cholera, to wielka szkoda. Ale zaskoczony to nie jestem. Może będziesz wiedział. Kurt wspomniał o ludziach odpornych na wirusa. Wiesz coś na ten temat? Tak jak się zastanowić, to nie przypominam sobie, żeby miejscowi się zmieniali. Pojeby jedne, oni mają jakiś kult. Prowadzi ich tak, a zwołują matką. Dawniej to była tylko taka lokalna tradycja, wiesz? Nie brali tego na poważnie. No, to teraz biorą śmiertelnie poważnie. Odkąd wybuchła zaraza. Bazgrolą symbole, gdzie popadnie. Odprawiają jakieś rytuały. Chyba nawet się do niej modlą. No ale co z tą odpornością? Są ciągle na antyzynie, czy jak? Słuchaj, brak mi teraz człowieka. A że jestem przedsiębiorczy, to bijmy targu. Wspólnicy, ty i ja. Kupujesz coś, koleś? Świry. Co dokładnie masz na myśli?
Cóż, ty chcesz nieco informacji, a że Kurt wziął i kojfnął, potrzebuję łebskiego kierowcy. Mogę pokazać ci coś, co może ci pomóc. Ale najpierw musimy skombinować wóz. Mam ci znaleźć samochód tutaj? Ciekawe, skąd ja go wezmę. Ja poszukałbym na pobliskiej farmie. Tylko wiesz, dyskretnie, działaj po cichu, dobra? Że ja? Teraz ci się przypomniało? No wiesz, to nie było wtedy najważniejsze. Oni są jak pchły, trzeba się ich pozbyć i tyle. Niezorganizowani, bez jaj, zero smykałki do interesów. Niezły początek współpracy. Aj, no nie dramatyzuj, dasz sobie z nimi radę. Teraz wybacz, muszę się zająć klientami. Daj mi znać, jak już będziesz miał ten wóz. Jesteś tam?
Szukasz Kana? Nie ma go tu. Chyba w końcu przekonali go, by sobie poszedł. Wyprosili go, co? Pewnie patrząc przez muszkę. I kim są oni? Oni w końcu zrobili to, co mój ojciec powinien zrobić już dawno. No i popatrz, nagle zrobiło się tu naprawdę miło i spokojnie, prawda? Nie odpowiedziałaś na pytanie. Oczywiście. Jesteś tu z tego samego powodu, co on. Bandyci też nam nie chcą dać przez to spokoju. A my niby mamy ci zaufać? Musi być jakiś sposób, żeby cię przekonać. Mnie nie musisz przekonywać. Mam to gdzieś. Pokaż innym, że jesteś tu po to, by coś dać, a nie tylko brać. A tak przy okazji, mam na imię Ezgi. Kyle Crane, Ezgi. Możesz mi dać jakąś wskazówkę, czego wam potrzeba? Chyba mogę ci trochę pomóc. Tylko pamiętaj, że będziesz mi winny przysługę. Siebie. Wody gruntowe zostały jakiś czas temu skażone. Chyba rozumiesz, co by się działo, gdyby się je jakoś oczyścił. Mam nadzieję, że to w ogóle możliwe. Owszem, możliwe. Ale trzeba iść na teren bandytów. Poszło tam już kilku ochotników. Cóż, żaden nie wrócił. Więc raczej ci nie radzę. Chyba, że ci życie niemiłe. Jeśli tak, idź wzdłuż rurociągu. Koleś, każdy klient na wagę złota. Wy tu naprawdę coś sprzedajecie? Wodę, czyściutka. Nie ma po niej sraczki w smaku jak dotyk anioła. Za 3 litry tylko 10 kilo żarcia. Można też płacić złotem. Tyle jedzenia za wodę? Za oddychanie też trzeba tutaj płacić? O, pan chce się targować. Popatrz w dół, dupku, widzisz? To Azor. Rzucamy mu tych, co się targują. Chcesz coś może dodać? Chociaż w sumie mogę wymienić wodę za twoją bryczkę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. No dobra. Ej, chłopaki! Pierdolić mu.